dobry, to jest Ekspres Biedrzyckiej. Witam Państwa bardzo ciepło. I przede wszystkim naszego gościa witam ciepło. Dawno się nie widzieliśmy. Chociaż zima. Sławomir Nowak, były szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska, były minister transportu, a dziś? A dziś Sławomir Nowak. Ekspert od transportu cały czas, ale tak, na Ukrainie. Były minister, cały czas były szef Ukrwtodoru, czyli ukraińskiej agencji drogowej, takiej coś pomiędzy polskim Ministerstwem Infrastruktury Transportu, a Polską Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Tam już zakończyłem swoją kadencję, teraz pracujemy z premierem Ukrainy nad nowym projektem wspólnym. Jakimś strasznie tajemniczym, bo pan zawsze mówi nad nowym projektem, ale w ogóle nic więcej. Projekt jest bardzo stary, ale zadania będą nowe dla tego projektu, ale póki nie mamy wszystkiego domkniętego i to... Czyli na razie z Ukrainy pan nie wraca, zawodowo przynajmniej? Zawodowo na razie jeszcze nie wracam, cały czas jestem tam. Na razie? Od poniedziałku do piątku. Na razie tak. No, kiedyś przyjdzie ten moment, kiedy trzeba się będzie tam pożegnać i powiedzieć do pobaczenia. Ale zastanawia się pan nad tym, żeby wrócić do polskiej polityki, czy nie? Nie, to... To jest rozdział absolutnie zamknięty? Absolutnie zamknięty. Dlaczego? No, wysiadłem już na drugim brzegu tej rzeki, łodzie spalone, więc... To jest błąd. Nigdy mostu ze sobą palić się nie powinno. Mosty nie, ale w tym wypadku przeprawiałem się częściowo łodziami, częściowo wpław, więc... Nie, ale to nie serio. Pan się zmęczył tak psychicznie po prostu, że ten zegarek, te oświadczenia, to wszystko, że tak, po prostu tak. Pana ja zaszczuto, mam, czy... Ja już mam tego serdecznie tak dosyć, już odpocząłem od tego, jestem bardzo zadowolonym i spełnionym człowiekiem i realizuję się... Ale podobno w innych z polityki obszarach. Nie wychodzi. To była pana pasja. No wyrastał tak, pan dlatego, w polityce, dlatego to o tym się nie zapomina. To zainteresowanie pewnie pozostało, natomiast mogę trochę się czasami śmieję, że jednym z moich zawodów wyuczonych jest analizowanie polityki, czyli politologia. Więc mogę trochę analizować tę politykę. Możemy sobie podać ręce. Jako dwóch politologów, właśnie, Donald Tusk nie był u nas najlepszego zdania, bo nie wiem, czy pan pamięta, co mówił o politologach. Tak, ale ja też, on jest historykiem, a nie mamy specjalnie szczęścia do historyków polskiej polityki. No dobrze, ale tak zupełnie serio. Gdyby Donald Tusk do polskiej polityki wrócił i powiedział: Sławku, chodź ze mną, to odmówiłby pan premierowi? Całe szczęście nie było tego rodzaju wariantu, bo Donald Tusk rozumiem, że jeszcze do bieżącej polskiej polityki tak na poważnie, z pełnym impetem nie wraca. Zostaje w strukturach europejskich, zostaje jako szef największej partii, rządzącej partii w Europie. I będzie stamtąd, myślę, skutecznie oddziaływał również na polskie sprawy, bo to jest dzisiaj niezbędne. Przestraszył się? Nie, myślę, że nie. Myślę, a że dlaczego nie jest podjął taką, a nie inną strachu, decyzję? Zresztą pan go namawiał do tego, żeby nie startował w wyborach prezydenckich. Tak, bo no, chyba się skłonił w finale jakby do tego rodzaju argumentacji, że nie ma sensu ryzykować tym autorytetem, który sobie wypracował również jako szef Rady Europejskiej. A jako już polski premier, no to mniejsza z tym, ale... Czyli kolejna porażka pogrzebałaby jego autorytet po prostu, tak? Znaczy porażka na pewno byłaby fatalnym skutkiem, czy fatalnym elementem w jego życiorysie politycznym. Drugi raz w wyborach prezydenckich. Ale myślę, że przede wszystkim istotne jest to, że na tym etapie jakby reaktywacji politycznej jest zbyt duży kapitał taki negatywny. Jeszcze do tego, gdyby dołożyć, a trzeba byłoby dołożyć do tego bardzo brudną, negatywną kampanię pod jego adresem, bardzo brutalne, nie fair zachowanie telewizji rządowej, to myślę, że byłoby mu bardzo ciężko te kampanie prowadzić. A to nie jest pana zdaniem trochę... Co nie oznacza, że ona byłaby przegrana, bo ja widziałem perspektywy możliwości wygrania. Tak jak dalej widzę przed na przykład Małgorzatą Kidawą-Błońską. Nie, ale uważam, mówimy na razie o Donaldzie Tusku. Kidawa-Błońska ma mniejszy elektorat negatywny na dzisiaj. To wszystko wymaga jeszcze czasu, pewnie trochę ochłonięcia. Ale to nie jest trochę tak, że premier Donald Tusk sam sobie ten elektorat negatywny stworzył? Że to nie jest tylko kwestia propagandy telewizyjnej, jak pan mówi, i polityki Prawa i Sprawiedliwości, ale też, no ja sama mam znajomych, którzy byli na przykład wyborcami Platformy Obywatelskiej i mają żal do Tuska o to, że jednak postanowił iść w te struktury unijne w bardzo, bardzo trudnym momencie. I mówią, wielu mówi, że tak naprawdę ta dobra zmiana przyszła przez to, że Tusk na nią pozwolił. No to jest trochę takie myślenie życzeniowe i magiczne, to znaczy taka wiara w to, że gdyby ten wspaniały Tusk nie wyjechał do Brukseli, to byśmy się obronili przed PiS-em, a ja uważam, że nie, że zmęczenie już Platformą, rządami Platformy, pomyłki Platformy były na tyle poważne, ale przede wszystkim zmęczenie, znużenie, na tyle poważne, że była bardzo niewielka szansa na wygranie kolejnych wyborów. To wahadło odchyliło się w drugą stronę, ta potrzeba, no zresztą najbardziej nośne, dzisiaj trochę brzmiące jak ponury żart, ale nośne wówczas hasło dobrej zmiany, no spowodowało, że rzeczywiście PiS-owi było dużo łatwiej, Platformie było dużo łatwiej przegrać, a PiS-owi wygrać te wybory. Dzisiaj mamy początek końca Platformy Obywatelskiej?
Nie, dlaczego? Dlaczego? Pan jako analityk sceny politycznej pyta mnie dlaczego? Ale pytam również politologa i analityka sceny politycznej. No, przyzna pan, że w takiej sytuacji partia się jeszcze nie znalazła. Mamy przewodniczącego, tak, który tak naprawdę chyba walczy głównie o to, żeby przetrwać. Szereg kandydatów, którzy chcą przejąć po nim schedę, ale chyba nie do końca mają pomysł, jak to powinno wyglądać. Jednocześnie mamy kandydatkę na prezydenta, która nie jest do końca, jak wiemy, to jest tajemnica Policznela, przez szefa Platformy wspierana, że została sama sobie pozostawiona w kampanii parlamentarnej. No i mogę tak jeszcze wymieniać, ale chyba nie muszę, prawda? Więc tak, pytam, ja myślę, co dalej z Platformą Obywatelską? Znaczy, po pierwsze, tu w ogóle nie ma co ukrywać i otwarcie pewnie Platforma też powinna to przyznawać publicznie, że jest w dosyć trudnym momencie wewnętrznym. Ale jak każda duża partia, to już jest 19 lat od powstania, no to już jest kawał czasu. A ja myślę, że to jest najwyższy czas, po osiągnięciu pełnoletności, można powiedzieć, na nowo zdefiniować jakby swoje zadanie na scenie politycznej. No, znaczy, czyli głównym... Platforma nie wie dzisiaj, kim jest, prawda? Trochę to wygląda. Myślę, że jest problem tożsamości takiej. Myślę, że najwyższy czas w pewnych kwestiach, istotnych kwestiach społecznych, już nie tylko gospodarczych, bo gospodarka jest ważna, ale wydaje mi się, że to w elektoracie Platformy zwłaszcza ludzie te kompetencje kupują Platformę, że to jest partia dosyć kompetentna z punktu widzenia gospodarki i rzeczywiście udowodniła to przez wiele lat rządzenia, rozwoju kraju, obrony przed kryzysem. No dobrze, ale idźmy do przodu, co teraz? Ale dzisiaj pewne zmiany społeczne, które się w Polsce toczą i na które Platforma musi znaleźć odpowiedź i być taka, powiedziałbym, trochę biblijna. Taka tak, tak, nie, nie. To znaczy musi być, nie można mówić, że my jesteśmy różnymi wariantami, być może tak, a może nie. To znaczy musi się bardzo jasno powiedzieć w kwestiach klimatu, jak chce walczyć o ochronę klimatu, bo tutaj jest bardzo czytelna linia podziału między opozycją a PiS-em, między Platformą a PiS-em. W kwestiach społecznych, takich obyczajowych, jak związki partnerskie, czy parę jeszcze innych takich rzeczy. Ale pana zdanie właśnie powinna być za, czyli tak lewicująco-liberalizująca? Dlaczego lewicująca? Jednak... Ja bym zadałbym pytanie, czy na przykład uważamy, że ale niemiecka... Ale światopoglądowo, proszę pamiętać, że to znowu dobrze. Analiza polskiej sceny politycznej, jeżeli, ta prawica i lewica to są zupełnie odwrotnie niż w teorii. Tak, to prawda, ale jeżeli Platforma jest członkiem europejskiej rodziny chadeckiej, jest istotnym elementem Europejskiej Partii Ludowej, której Tusk zresztą jest teraz szefem w Europie, to tam są takie formacje jak na przykład CDU i CSU. No chyba nikt nie może powiedzieć, że CSU niemiecka, zwłaszcza bawarska, jest lewicowa. A CSU nie ma problemu ze związkami partnerskimi, no dobra, nie ma problemu z ochroną klimatu. Kwestia tożsamości, a kwestia przywództwa, zapytam pana wprost, czy Grzegorz Schetyna powinien zakończyć swoją karierę w funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej? Nie wiem, to oczywiście odpowie na to pytanie zjazd Platformy w styczniu. Ja myślę, że Grzegorz niesie na sobie bardzo duży balans ostatnich 4 lat. Chyba bagaż, nie balans. Bagaż, niech będzie bagaż, chociaż można powiedzieć, że to jest pewien też również balans między porażkami i jednak sukcesami Schetyny, bo udało mu się przede wszystkim utrzymać Platformę w całości, stworzyć koalicję europejską i utrzymać rolę lidera na opozycji, chociaż to wcale nie było takie proste. Ale dyplomację odłożymy na bok, to... To uważam, że Platforma musi odreagować wewnętrznie, bo ja wiem, że te nastroje są dzisiaj bardzo takie żywe i rewolucyjne w środku. Nie ma co tej energii tłamsić, bo Platforma bez upuszczenia tej energii nie będzie w stanie wygrywać wyborów. Ale kto tę energię nową jest w stanie Platformie dać? Upuścić, dodać nowego powietrza? To co ja bym dzisiaj moim kolegom z Platformy, chociaż nie jestem członkiem Platformy, koleżankom i kolegom radził, to znaczy złapać dobry balans między doświadczeniem takich ludzi jak Schetyna, Kopacz, czyli ludzi bardzo doświadczonych i wiedzących z czym się, czy na władzy ludzi, którzy zjedli zęby, można powiedzieć, i takich, którzy mają tą nową, dobrą energię, której dzisiaj Platforma jest potrzebna. A kto ma nową, dobrą energię w Platformie? To jest Nitras, to jest Trzaskowski, to jest Budka, to jest Mucha, to jest Pomaska, to jest Olszewski. Ta partia ma najwięcej właśnie tych 40-latków, którzy są już dzisiaj z krwi i kości i gotowi, żeby przejąć leadership w Platformie. Ale lider może być tylko jeden, wiemy o tym. Tak. Kogo pan widzi jako przewodniczącego Platformy? No ja nie chcę bawić się w tego rodzaju, bo ktoś się obrazi, że ja powiedziałem tak, ale powiedziałem inaczej. To nie jest pan członkiem Platformy, nie będzie pan wybierał. Nie jestem, mam tam wielu cały czas przyjaciół. No dobrze, no ale to czego pan się boi? No to albo... Ja uważam, że Platforma przede wszystkim musi postawić na taki kompletne odświeżenie brandu politycznego i leadershipu politycznego. Ale wszyscy, którzy zostali przez pana wymienieni, już są, przepraszam bardzo, bo też się wszyscy znamy, no takimi trochę...
nie chciałam powiedzieć zużytymi twarzami, ale to może przesadzę, ale nie, już no, znanymi, gdzie? Zgranymi. No gdzie? No powiedział pan Borys Budka, on był ministrem w rządzie Ewy Kopacz. No ale w tym sensie, że to nie jest żadna świeżość. No a dobrze, to w takim razie kto jest świeży na scenie politycznej? Szymon Hołownia. No to no, ja nie deprecjonuję, broń Boże, Szymona Hołowni, natomiast no, on ubiega się o prezydenturę, wiemy i tak dalej. Natomiast to jest zupełnie inny. Mamy Bogdana Zdrojewskiego, mamy Joannę Muchę, mamy Borysa Budkę, Bartosz Arłukowicz prawdopodobnie, bo ma podjąć decyzję. To są wszystko bardzo dobre nazwiska. Kto? Kto? Ja nie głosuję, ale wydaje mi się, że największe szanse ma chyba jednak Budka. I to byłby dobry wybór dla Platformy Obywatelskiej? Ja powiem. Znaczy większy niż Schetyna? Dziś? Ja wiem, że pani, że tutaj celowo mi pani dociska, żebym... No taka moja rola. Wydaje mi się, że lider ponosi odpowiedzialność i za to, co było dobre, a było dużo dobrych rzeczy, i za to, co było, co się nie udało. A zwłaszcza za nieudane kampanie i źle prowadzone kampanie, powiem otwarcie. Mhm. I z bólem serca obserwowałem wiele rzeczy już od 15 roku, od tamtych wyborów i nie widziałem specjalnie poprawy, więc wydaje mi się, że trzeba po pierwsze otworzyć leadership Platformy na nowych ludzi, którzy mają nową energię, przynajmniej zaryzykować i przede wszystkim sprofesjonalizować same kampanie Ale wyborcze, bo najwyższy czas... Ale dzielić się nie lubi. No dlatego prawdopodobnie dojdzie do wyborów wewnętrznych i Platforma sobie odpowie na pytanie, czy chce ten garnitur liderowski, który był do tej pory, czy postawi na być może ryzykowną, ale w sytuacji, w której znajduje się dzisiaj Platforma, chyba nie ma specjalnie wyboru, bo zgniatana z lewa i z prawa, jeżeli nie wygra wyborów prezydenckich, to prawdopodobnie to będzie projekt, który będzie schodził ze sceny politycznej. Mm-hmm. Jest to bardzo prawdopodobne, rzeczywiście według wielu ekspertów. Tylko pytanie, jak wygrać te wybory prezydenckie z Małgorzatą Kidawą-Błońską? Bo wielu mówi, trzeba wygrać z Dudą. Ale z Małgorzatą Kidawą-Błońską jako kandydatką. O to mi chodzi. Bo wielu mówi, że rzeczywiście ogromne doświadczenie, bardzo takie koncyliacyjne podejście do konkurentów politycznych, duży spokój wewnętrzny, duża taka sympatia społeczna w bezpośrednich spotkaniach, ale no, niektórzy, a nawet zaryzykuję powiedzenie, większość twierdzi, że to nie wystarczy. Na przykład w starciu z Andrzejem Dudą w debacie to nie wystarczy. Dobrze, i teraz jakbyśmy odwrócili trochę pytanie i zadali sobie po pierwsze pytanie, jakiego chcielibyśmy mieć prezydenta? Mhm. Spokojnego, raczej ustatkowanego, nakierowanego na szukanie kompromisu, człowieka, który będzie, czy która będzie budowała naszą pozycję, odnawiała naszą pozycję w Europie, czy pacynkę, marionetkę, długopis prezesa, notariusza, whatever, jak będziemy chcieli nazwać niestety obecnego prezydenta. Ja z bólem serca, bo patrzę na to, w co zamienił urząd prezydenta Andrzej Duda. Uwaga, ale, zaraz do sądu pana. Ale no za co? Za pacynkę, marionetkę i tak dalej. No to jest ocena polityczna. Myślę, że to jest, ja oczywiście mam prawo do subiektywnych ocen, ale nie jestem w tej kwestii odosobniony i bez wątpienia musi być przede wszystkim kandydat, który przywróci godność temu urzędowi. To jest po pierwsze. I teraz jest pytanie, że już mamy tego kandydata i wiemy, że na przykład Kidawa-Błońska, czy Hołownia, czy Kamysz spełniają tego rodzaju wizerunek, to teraz trzeba się zastanowić praktycznie bardzo, jak osiągnąć cel, czyli wygrać z Andrzejem Dudą. A to jest do wygrania. Jeżeli do wygrania były wybory z Bronisławem Komorowskim, który miał 70% poparcia i wskutek dobrej kampanii Dudy, ale fatalnej kampanii Platformy potrafiły się odwrócić rolę, to w tym wypadku też jest to do zrobienia. Okej, tylko jest mało prawdopodobne, żeby Andrzej Duda miał złą kampanię, bo już ją prowadzi. Dlaczego nie? Odwiedził wszystkie powiaty i myślę, że czuje oddech na plecach i nie popełni tego błędu, który popełnił Bronisław Komorowski, to jest raz. Mhm. A dwa, jak to zrobić, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska miała dobrą kampanię, mówię, bo doskonale wiemy, że nie ma super wsparcia w partii w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o przewodniczącego. Myślę, że tu się zgadzam co do tego, że Duda będzie miał niezłą kampanię, bo on jest raczej dobrym kandydatem, jest fatalnym prezydentem, ale jest niezłym kandydatem. On lubi rozmawiać z ludźmi, przybijać piątki, to robi na wyborcach wrażenie, takie spotkania face to face, tak, taka jest prawda. Na pewno, natomiast też widać, że on kiedy trochę rozwiąże gorset tego kandydata, czy tej roli, w którą został wepchnięty, to pozwala sobie na różnego rodzaju
moim zdaniem politycznie kosztowne lapsusy, jak tam gdzieś słyszałem ostatnio, w jaki sposób wytłumaczył drożyznę cenową. No po prostu to jest to się w ogóle w głowie nie mieści, że można coś takiego powiedzieć i to jest klasyczny przykład tego, że na tego rodzaju lapsusie opozycja, czy tam kandydat, czy sztab Małgorzaty Kidawa-Błońskiej powinien jeździć przynajmniej przez półtora tygodnia i cały czas dobijać kwestię tej drożyny cenowej. A pana zdaniem Małgorzata Kidawa-Błońska ma sobie na tyle siły ludzi. I psychicznej, ale też fizycznej, bo umówmy się, no to jest ciężka fizyczna praca, tak, że da radę. Proszę spojrzeć na nią, jak ona wychodziła z siebie. W wyborach parlamentarnych ją obserwowałem jako kandydatkę na premiera. To, co, jak już mówimy o tych tysiącach przejechanych kilometrów, to jest dokładnie ten case. To znaczy, oczywiście u Dudy wszyscy fetyszyzują to, bo on przejechał. No co on przejechał? On przejechał, odwiedzał wszystkie powiaty, ale jako prezydent. Kidawa-Błońska odwiedziła prawdopodobnie, już nie wiem, bo to trzeba byłoby policzyć, ale gdzieś słyszałem, ona sama mówiła, w samej prekampanii 7 tysięcy kilometrów zrobiła. Spotkania są bardzo istotne, ale jest wiele elementów, które w kampanii Platformy trzeba poprawić. To są media społecznościowe, to jest obecność w internecie, to jest też outdoor cały, to są media. No dobrze, media, gdyby był pan szefem sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to nad czym przede wszystkim by pan z nią pracował? Z nią? No, przede wszystkim nad takim programem, w którym ona będzie chciała wyjść w tych wyborach prezydenckich, nad głównymi przekazami, wizją, nad skróceniem. Krótko. Dokładnie tak. No, tak to, czego nam w ostatnim czasie, jak się nawet rozmawia z ludźmi, a w ostatnim czasie miałem dużo takich okazji z ludźmi Platformy rozmawiać, to takie, kiedy zamkniemy oczy, to żebyśmy wiedzieli, o co nam chodzi. No, i żeby ludzie też chcieli to zrozumieć i pójść za tą wizją. Bo wie pan, że w kampanii też się liczą takie podkładanie sobie bomb rozmaitych. Doskonale pamiętamy, to chyba było podczas debaty, jak wtedy kandydat Andrzej Duda postawił taką flagę, proporczyk, czy jak to nazwać, prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, chyba z logo Platformy Obywatelskiej. Tak jest. I Bronisław Komorowski kompletnie poległ, bo nie wiedział zupełnie, co ma z tym zrobić. No to, na takie sytuacje też trzeba być przygotowanym. Trzeba być przygotowanym. A Małgorzata Kidawa-Błońska, mam wrażenie, że szybko tak traci rezon w takich sytuacjach. Ona jest bardzo pracowitą i zdeterminowaną osobą. I ja bardzo często powtarzam, że przede wszystkim wygrywa wybory ten, kto chce wygrać wybory. Duda chciał wygrać w 15 roku wybory, a mam wrażenie, że sztab Platformy nie do końca chciał wygrać te wybory, albo przynajmniej zapomniał, że jeszcze po drodze trzeba wygrać wybory, żeby potem znowu rozgościć się w Pałacu Prezydenckim. Duda był zdeterminowany. Ja tę determinację dzisiaj widzę u Kidawy-Błońskiej. Ilekroć z nią rozmawiam, widziałem w różnych jej wystąpieniach, pewnie, że wszystko jeszcze można poprawić. Jeszcze jest czas. Podszlifować wystąpienia, jeszcze nabrać tej swady, tego takiego zwarcia, to co będzie niezbędne już w samej na przykład debatach, ale nie oszukujmy się, nie samymi debatami się wygrywa. To jest mozolna, ciężka praca, rozmawianie, to jest ściskanie rąk, to są kluczowe przekazy, to jest docieranie z tymi przekazami do ludzi, polaryzowanie się, nie unikanie konfliktu, również z Dudą. Więc ja liczę na to, że właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska troszkę pokaże tego pazura i wyjdzie w taką, coś co pewnie ją uwiera, no bo ona jest osobą, jak sama pani powiedziała, konsyliacyjną i raczej szukającą kompromisu, ale jak wszyscy zrozumiemy, o co wchodzi w tych wyborach prezydenckich, że stawka jest naprawdę, bo to będzie początek odebrania władzy PiS-owi. I tak naprawdę też dla Platformy to jest kluczowa rzecz, bo inaczej nie przetrwa po prostu dłużej. Ale jeżeli tak podchodząc bardzo, powiedziałbym, patriotycznie do tego, że trzeba PiS odsunąć od władzy, bo to jest, no jak spojrzymy w ogóle na kalendarz też i negocjacji wewnątrzunijnych, kolejny budżet, rozliczenie środków unijnych, gdzie wszystko dzisiaj leży, to bez odsunięcia PiS-u od władzy Polska się zacznie staczać aż w stronę polexitu. Rozmawialiśmy przez chwilę o tych badaniach Eurobarometru. To przed programem. Zdaje się, tak. Mówiliśmy o tym, że coraz więcej eurosceptyków w Polsce. Ja o tych danych nie wiedziałem, ale tak naprawdę, jeżeli na to się jeszcze nałoży, na wszystkie wydarzenia, które się dzisiaj dzieją w Unii, Unia nie jest specjalnie jednolita, mamy Brexit i tak dalej, i tak dalej. Zagrożenie polexitu przy wzrastającym eurosceptycyzmie, który podsycają rządzący dzisiaj, jest realnym zagrożeniem. Nie możemy powiedzieć, PiS nie może już dzisiaj na bazie tych doświadczeń mówić, że to jest niemożliwe. Dobrze, to króciutko, jeszcze dwie sprawy na koniec, ale naprawdę króciutko, bo mi wydawca już widzę głowę urwie zaraz. Gdyby pan miał dzisiaj obstawiać, kto te wybory wygra? Prezydenckie? Czy Duda, czy Kidawa-Błońska? Ja uważam, że będzie druga tura wyborów i wygra Małgorzata Kidawa-Błońska 3%. Aż tak? Tak. Dobrze, no to znaczy, aż tak mówię, aż tak precyzyjna odpowiedź. Czy coś panu mówi nazwa Fundacja Państwo Prawa? Nie.
A słyszał pan o tym, że no, otrzymała ta fundacja od Platformy Obywatelskiej 3 miliony złotych. Część członków Platformy Obywatelskiej, w tym Róża Tuńcza, Elżbieta Łukaciejewska, proszą o to, żeby wyjaśnić te przepływy finansowe, kompletnie na co to zostało wydane. Sprawy. Podobno taką osobą, która nad tym wszystkim czuwa, jest założycielem, jest Piotr Borys, czyli prawa ręka Grzegorza Schetyny. Nikt o niczym nie wie. No ja nie jestem w Platformie, no właśnie, więc pewnie trzeba zadać pytanie. Ale to jest sytuacja dość dziwna. Nie znam tematu, więc trudno mi to jest zupełnie skomentować. Kompletnie nie mam, autentycznie nie mam zielonego pojęcia. Tak powiedzieć, nie jestem już członkiem Platformy Obywatelskiej, prawda? Przysięgam, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Jakaś fundacja, no nie mam pojęcia. Sławomir Nowak, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo dziękuję bardzo za dziękuję, to spotkanie. Bardzo dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Po wyborach prezydenckich mam nadzieję, wesołych się spotkamy. Świąt. I wesołych świąt dla Państwa, tak? Chociaż my jeszcze się będziemy widzieć jutro. Bardzo dziękuję. Dziękuję raz jeszcze bardzo. I do zobaczenia.